Dzień dobry Państwu, minęła godzina 16. Bartosz Utnicki, zapraszam na serwis informacyjny. Już po raz kolejny z nad Odry wyławiane są tony martwych ryb, tym razem w jeziorze Dzierżno-Duże. Katastrofa ekologiczna trwa już 2 tygodnie, a sytuacja z dnia na dzień się pogarsza. Tylko 15 sierpnia wydobyto z wody 16 ton martwych ryb. Rybacy są zdruzgotani i mówią wprost, że skala zjawiska jest ogromna, a pomoc w oczyszczeniu zbiornika organizują się sami rybacy. Gdzie w takiej sytuacji są rządzący? Masakra, po prostu. To tak jakby, nie wiem, no to pół wieku nic nie będzie. Panie Dziejku, dla nas wędkarzy to jest żałoba. Tylko trzeba znaleźć przyczynę i skutecznie z tym walczyć na przyszłość. To jest tylko tyle. Ale skala tego, co się tutaj wydarzyło, chyba jest przerażająca. Tak, jest przeogromna. Jest chyba największa w Polsce. Nic do tej pory takiego się nie wydarzyło. Mam nadzieję, że to jest ostatnie takie coś, co spotkało wielu wędkarzy, nie tylko. Skala jest ogromna. I brak słów. To jest ciężko naprawdę objąć w kilku słowach to, co tu się dzieje, ale patrząc na te ogromne ryby, które wyciągaliśmy, to jest naprawdę ogromna strata dla świata wędkarskiego. Sytuacja jest tragiczna, katastrofalna. No praktycznie cały rybostan, można powiedzieć, tego zbiornika już nie istnieje. Tyle. Uczestniczył pan w tej akcji tutaj? Od kiedy? Jak długo? Od wtorku praktycznie. Codziennie około 5-8 godzin, różnie. Duże siły zaangażowane wędkarzy tutaj, tej braci rybackiej. Moim zdaniem no to gro roboty właśnie wykonali wędkarze, wykonali po prostu wolontariusze, nie tylko wędkarze, w ogóle miłośnicy przyrody i tego akwenu. No jutro minister ma przyjechać, Zielińska ponoć. No, odrobinę za późno. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w 2022 roku. Wtedy politycy niemieccy mówili, że powodem masowego śnięcia ryb była obecność retenci w rzece. Za nimi nieprawdziwe informacje powtarzali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. A prawda jest taka, że tysiące śniętych ryb było wynikiem zakwitu alg. Sprawę na antenie telewizji Republika komentowali goście programu Bitwa Polityczna. Rządu Donalda Tuska nie ma i nigdy się nie pojawia w zarządzaniu kryzysowym. Widzieliśmy halę na Marywilskiej w Warszawie, która płonęła. Słup dymu był widoczny z całej Warszawy i okolic. Nie było nawet sztabu zarządzania kryzysowego. Teraz widzimy na potęgę zdychające ryby w polskich rzekach, jeziorach. Mamy do czynienia z sytuacją klęski naturalnej. Gdzie jest rząd? I gdzie są, druga rzecz, gdzie są liberalne media, które, kiedy to się działo w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, od rana do wieczora, w każdym serwisie informacyjnym były ryby, woda, ołów, ryby, atak, albo to była wina faszystowskiego rządu PiSu, albo to była wina złego zarządzania, albo to była wina tego, że chcemy pogłębić Odrę, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Następnie fala fake newsów. Jeszcze rok temu opozycja, obecny rząd, to jest rząd hejterów, którzy właściwie o każdą sytuację, jaka tylko była, łącznie z wybuchami na Słońcu, obwiniał ówcześnie rządzących Prawo i Sprawiedliwość. No i teraz wpadł we własne sidła, aczkolwiek przejęcie mediów publicznych i milczenie mediów prywatnych no pokazuje, po jakiej stronie one się opowiadają. Mieszkańcy 3 zachodniopomorskich gmin łączą siły przeciwko rządowym planom. Koalicja 13 grudnia chce bowiem na ich terenie w Gryfinie, Widuchowej i Kołbaskowie stworzyć Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Lokalna społeczność zawiązała jednak stowarzyszenie i aby zatrzymać ten pomysł, będzie organizować referendum. Jak mówią, pod przykrywką ochrony przyrody zostaną nałożone liczne nakazy i zniszczony zostanie rozwój regionu. O szczegółach Kamil Nieradka. W dolnym biegu Odra jest jedyną w swoim rodzaju. Rozchodzi się na wschodnią i zachodnią, którą łączą liczne kanały. Od 30 lat teren objęty jest już ochroną parku krajobrazowego. Ministerstwo Klimatu twierdzi jednak, że to zbyt mało i chce stworzyć tam park narodowy. Celem jest ochrona przyrody, aktywna ochrona przyrody w nowej formie, w formie instytucji parku narodowego. Mieszkańcy, którzy teren znają jak własną kieszeń, twierdzą, że to tylko fikcyjne działanie. Tylko koszty stwarza i kolejną biurokrację. Będą komputery, dywany, obsługa. W żaden sposób urzędnicy nie spowodują, że tym ptakom, rybom tam się będzie miało lepiej niż jest
tak jak jest. Potrzebne są pieniądze na rewitalizację rzeki, oczyszczenie jej z muł i chaszczy, twierdzą miejscowi, a park wyklucza taką ingerencję człowieka. Mieszkańcy w kontrze do rządowych planów powołali więc stowarzyszenie i planują referendum. Boimy się jako mieszkańcy ograniczeń, które mogą spotkać każdego z nas. Mają to być ograniczenia w postaci zakazu łowienia ryb, chodzenia na spacery w możliwe dotąd miejsca, a także swobodnego zabudowywania swoich posesji. Wszyscy będą mieli utrudnione możliwości wybudowania, postawienia nawet głupiego garażu, bo będą musieli mieć zgodę dyrektora parku, tak? Czyli robi się następna biurokracja w naszej gminie. To tylko część ograniczeń, twierdzi opozycja. Według polityków Prawa i Sprawiedliwości Park Narodowy będzie oznaczać brak inwestycji na Odrze i brak żeglugi, co uderzy w porty w Szczecinie i Świnoujściu. I tak będziemy się bawić przy tym rządzie, a to parkiem będą blokowane, a to właśnie lokalnymi politykami. Cel jest jeden, wyłączenie portu Szczecin-Świnoujście przede wszystkim z konkurencyjności, bo on głównie wpływa na poprawienie naszego całego statusu rozwojowego, a z drugiej strony hamuje rozwój właśnie tych wschodnich Niemiec. Ministerstwo odpowiada, że prace nad powołaniem parku dopiero się rozpoczęły i liczy, że uda się wypracować kompromis z mieszkańcami. My jesteśmy w trakcie rozmów z samorządami, z mieszkańcami. Rozpoczynamy dyskusję. W tej chwili na przeprowadzenie referendum pewnie jeszcze trochę mamy za mało odpowiedzi na bardzo ważne pytania. Z tym, że mieszkańcy w te dobre intencje resortu nie wierzą, bo według nich prawo przy powoływaniu parków jest jasne. Każdy, kto przeczyta ustawę o parkach narodowych, zrozumie, jakie ograniczenia wprowadza park narodowy tutaj na naszych ziemiach. Mieszkańcy liczą na wsparcie wójtów i burmistrzów, bo inaczej do referendum w sprawie parku dołożą referendum w sprawie ich odwołania, tak aby zapewnić frekwencję. Kamil Nieradka, Republika. Trwa ukraińska ofensywa w obwodzie kurskim. Siły ukraińskie zniszczyły most na rzece Sejm w rosyjskim rejonie Głuszkowskim. Upublikowano wideo przedstawiające uderzenie na most. Rzeka Sejm znajduje się na terytorium Kurska i płynie w kierunku Ukrainy. Zniszczony most w Głuszkowie jest jednym z trzech w tej okolicy i jest głównym szlakiem dostaw amunicji czy żywności dla rosyjskiego wojska w tym rejonie. To trzecia i pierwsza udana próba zniszczenia tego mostu przez Ukrainę. Poprzednia miała miejsce dzień przed udanym atakiem, a pierwsza 13 lipca. Z ostatnich doniesień wynika, że tylko minionej doby ukraińskie wojska posunęły się w obwodzie kurskim o co najmniej 3 km w głąb terytorium Rosji. Od początku inwazji na Ukrainę Rosja straciła już prawie 600 tysięcy żołnierzy. Wynika z najnowszego raportu ukraińskiego dowództwa. Tylko w ciągu ostatniej doby zlikwidowano prawie 1300 okupantów. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko w tym serwisie. Za chwilę spotka się z Państwem ponownie Michał Jelonek. Dobrego dnia.